Wyprawa do wyjątkowych klasztorów, starych warowni, zabytkowych fabryk. Zamki znane z legend i te odkrywane na nowo. 60 pomników historii rozsianych po całej Polsce, tysiące kilometrów w trasie. Zapraszamy w niezapomnianą podróż szlakiem miejsc niezwykłych. Pomniki historii to najważniejsze elitarne grono obiektów o wyjątkowych wartościach materialnych i niematerialnych oraz szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. W naszej podróży po Śląsku nie mogliśmy ominąć miejsca, które przez wieki leżało na styku kultur i religii. To ono stało się symbolem bolesnej polsko-niemieckiej historii. Tutaj toczyły się najcięższe walki podczas III Powstania Śląskiego, a o rząd dusz rywalizowano w plebiscycie. Góra Świętej Anny wraz z sanktuarium i malowniczo położoną Kalwarią to wyjątkowy pomnik wcale nie tak odległej historii. Kościół na szczycie góry, nazwanej imieniem jego patronki, Świętej Anny, wybudowany został w drugiej połowie XV wieku. Następnie świątynię przekształcono w stylu barokowym. Gotycka figurka Świętej Anny Samotrzeń otoczona jest kultem jako babcia Jezusa. Tak, bo trzyma na swoich ramionach Jezusa i Maryję, wnuka i córkę. Jakby przedstawia trzy pokolenia. Najważniejsza jest babcia, a potem córka i wnuk. Tutaj przybyli w XVII wieku franciszkanie. Tak. Zbudowali klasztor. Nie do końca. Właściciel tego miejsca, hrabia Ferdynand Melchior Gaszyn, wybudował dla nich klasztor. To też było chyba taką zachętą, żeby franciszkanie przyszli, no bo nikt nie chciał przyjść, tak biało jak dzisiaj, proszę panią. No jak jeszcze deszcz spadnie czy śnieg, no to koniec świata. Melchior Gaszyna zdecydował też, aby tutaj na stokach góry wybudować Kalwarię. Taka była jego idea, ale już potomkowie jego wybudowali Kalwarię. Ile kaplic jest w Kalwarii? 38 kaplic kalwaryjskich. Niektóre są bardzo maleńkie, ale niektóre są tak duże jak bazylika. Rzeczywiście był taki czas, że odprawiano tutaj msze i uroczystości religijne w osobnych terminach dla Niemców i dla Polaków. Tak, bo to miejsce jest takim miejscem wielokulturowym i zawsze tutaj pielgrzymowały trzy nacje. Polacy, Czesi, właściwie Morawianie i Niemcy. I to była taka potrzeba głoszenia kazań w języku, który ludzie rozumieli. Jeżeli chodzi o samą Kalwarię, ona jest przepięknie położona, a same kaplice, można powiedzieć, przypominają pawilony ogrodowe. To jest w wielu wypadkach sztuka ludowa, nieakademicka, ale mająca swój smak i jest w tych kaplicach, w tych rzeźbach, w obrazach jest również przedstawiona ta wielokulturowość ludzi, którzy tutaj przychodzili. Dzięki Bogu, że my dzisiaj żyjemy w innych czasach, że możemy tę wielokulturowość pokazać, prawda? Rzeczywiście tę mentalność, kulturę ludzi, którzy tutaj przychodzili. Góra Świętej Anny to wyjątkowy park krajobrazowy. O jego wartości świadczą nie tylko zabytki kultury materialnej, ale także piękno przyrody. W tym miejscu wciąż żywe jest wspomnienie trudnej historii. Pomnik czynu powstańczego autorstwa Ksawerego Dunikowskiego upamiętnia powstania śląskie i znajduje się w miejscu, gdzie toczyły się walki trzeciego powstania. Przypomnijmy, dlaczego wybuchło. Trzecie powstanie śląskie wybuchło po plebiscycie, który odbył się 20 marca 1921 roku. Ten plebiscyt miał zadecydować, czy Górny Śląsk należeć ma do Polski, czy ma pozostać, tak jak przed I wojną światową, w granicach Niemiec. Wyniki tego plebiscytu były dalekie od oczekiwań zarówno polskiej, jak i niemieckiej strony, więc było wiadomo, że trzeba będzie ten obszar podzielić. Dopiero na tle rozbieżności co do podziału tego obszaru plebiscytowego pomiędzy Polską a Niemcy wynikły poważne kontrowersje, które doprowadziły ostatecznie do wybuchu III Powstania Śląskiego. Po III Powstaniu Śląskim Góra Świętej Anny znalazła się w granicach Niemiec. W miejscu, w którym dziś stoi pomnik, kiedyś znajdowało się niemieckie mauzoleum. Góra Świętej Anny stała się i dla Polaków, tak samo jak i dla Niemców, symbolem tych walk. Niemcy upamiętnili swoich poległych. W 1938 roku hitlerowcy wybudowali tutaj amfiteatr. Czy to miała być przeciwwaga dla pobliskiego klasztoru i kościoła? Tak, obecność kościoła na pewno przeszkadzała władzom hitlerowskim, czego zresztą dali w niedługim czasie dowód, wysiedlając zakonników. Kiedy wyburzono mauzoleum niemieckie?
1945 roku, kiedy Polska przejęła te tereny, na mauzoleum niemieckie już nie było miejsca. Góra o wysokości 406 metrów nad poziomem morza, pierwotnie znana jako Cheom i Wysoka Góra, była w średniowieczu miejscem kultu pogańskiego. W czasach nam bliższych stała się ośrodkiem wiary chrześcijańskiej oraz symbolem polskiego patriotyzmu. Dziś Święta Anna to także popularny cel wypraw pieszych i rowerowych, oferujący niezapomniane widoki śląskiego krajobrazu.